Witam wszystkich w kolejnym vlogu. Dzisiaj zajmę się podwalaniem obornika po nowym nabytku oczywiście. No bo jak sami wiecie, nie da się nie wiadomo jak wyjechać na ten obornik, czy nie wiadomo jak bardzo nawalić tego obornika na jedną, że tak powiem, taką stertę, kopę tego obornika, żeby po prostu było tak w jednym miejscu. No niestety się nie da. Wszystko idzie, że tak powiem, raz ko razu. Choć i tak staram się, żeby było jak najbardziej na kupce, ale to wiecie, nie da się nie wiadomo jak. Nie ma oczywiście ładowarka wysuwu, teleskopu, że tak powiem, żeby to jakoś brać wyżej, ale nam to nie przeszkadza, bo jak widzicie, już stoi oczywiście Merlo z nowym wężem, ale nie, dobrze jest, bo myślałem, że tutaj się naciągnął ten wąż. Trochę krótszym wężem, założony jest nowy, kupiony nowy, aktualnie dzisiaj, ze względu na to, że poprzedni wąż gdzieś tutaj jak był paleciak założony, po prostu gdzieś przy szczyku ten paleciak, tam ze słomą czy z kiszonką, i poprzecierało węża i go po prostu rozerwało go na pół, no i trzeba było kupić nowy od bolca, bo to jest wąż od bolca, który odbezpiecza i zabezpiecza łyżkę. Tutaj jest ten bolec. Po naciśnięciu oczywiście guzika bolec się chowa, a później po puszczeniu on się zamyka. Od razu przy okazji wezmę i tą rolkę w końcu rozpieczętuję i rzucę ją na obornik, no bo niestety, jak sami widzicie, nie nadaje się już do dalszego dodawania, że tak powiem, nie nadaje się. Przeciąłem to nożem, ale z wielką łatwizną, widać, że sznurki już po prostu przegniły razem z tą rolką. Żeby dużo nie gadać, to od razu się biorę do roboty. Nie wiem, jak długi będzie ten vlog, to się dopiero okaże. Coś tutaj ciężko mi chciała teraz złapać, ze względu na to, że wiecie, jak to jest, nowy nabytek, robi się wszystko nowym nabytkiem, a nie bardzo pamięta się teraz o ładowarce tej, żeby dolewać po prostu paliwa. No i dopiero przed chwilą wlałem jej z pół bańki, żeby nie zabrakło mi podczas podwalania. Pewnie wielu mnie zapyta, dlaczego tak akurat zrobiłem, a nie wziąłem sobie łyżki, przechyliłem mi łyżką i tak przepchnąłem, że opuściłem do samego dołu, ale nie zrobiłem tak ze względu na to, że obawiam się o tego bolca, bo miałem już przypadek, że po prostu ten bolec się rozwalił, pękł po prostu, no i teraz się trochę o niego obawiam, brat już też miał taki problem. Dlatego za bardzo nie chcę, no bo szkoda byłoby tak, żeby na vlogu ledwo zacząłem, a już była awaria. Jednak trzeba trochę przypilnować sobie to i pamiętać, że się nie powinno tak robić. Jak widzicie, już porosła nawet ta rolka. No cóż, zdarza się tak, że jedna na kilkanaście po prostu nie jest zdatna do dawania krowom. Niestety nie mam rękawiczek, jak zwykle będzie pewnie to komuś przeszkadzało, ale ja nie lubię pracy w rękawiczkach, gdy już, no już trzeba po prostu rękawiczek, to trzeba. Tutaj jakoś nie uważam, żeby do kiszonki mi tutaj do bala były potrzebne rękawiczki. Gdyby ktoś pytał z nowych oglądających, z nowych widzów,
o prezentację, żebym na przykład gdyby ktoś pisał, żeby zrobić prezentację Merlo, to od razu uprzedzam, że prezentacja już była. Wszystko znajdziecie u mnie tam na kanale, w poprzednich vlogach, bo to wiadomo, nowi widzowie to pewnie nie oglądali. Teraz tak myślę, żeby ją tylko przepchnąć, sznurki i no chyba wyciągnę. I tak to zrobię. Oczywiście link do wszystkiego, też żeby tam nie wchodzić w wideo, link znajdziecie w komentarzu przypięty u samej góry z tytułem chyba to czego, zobacz to czego jeszcze zobacz to czego jeszcze nie widziałeś. Tak powinno to być tam podpisane, dlatego też zapraszam, zobaczcie sobie kto nie widział. Ogólnie tu prezentowałem ładowarkę, no i omawiałem co do czego służy. Też wielu osób zauważyło, że została też wstawiona brama. Nie wiem, czy to mówiłem o tym, czy nagrywałem to. Dobra, zabezpieczyło mi. Sznurki teraz wyciągnę. Zabieram się za podwalanie tego nieszczęsnego obornika. Ale jak sami możecie zauważyć, to jest z 6-7 dni. No, nie do końca ze względu na to, rzecz biorąc. Tu jest obornik, ta cała część, która nie pasuje do tej kubki. To jest obornik z obory i ze stodoły. I tutaj jeszcze był obornik też z obory i ze stodoły dawany, który został podwalony przeze mnie wcześniej tym turem, New Hollandem. Więc naprawdę, jak możecie zauważyć, obornika jest masę. Więc ta ładowarka, którą zakupiliśmy, naprawdę była bardzo, bardzo, ale to bardzo potrzebna. W końcu nie trzeba się już męczyć rękami. O, jak widzicie, folia została. Tam co zostało. Podnosi ogólnie, jak sami widzicie, no próbuję dość łapczywie brać na tą łyżkę, a po drugie ładowarka nie jest rozgrzana, bo nie używałem jej, tylko przyprowadziłem i zostawiłem, dlatego jest jeszcze zimna. Ale widzicie, jak już trochę mniej biorę, normalnie. Staram się tu wspomagać sprzęgłem, żeby to lepiej po prostu. No, jak widzicie, ładowarka jest też potrzebna. Wiele osób mówiło, że trochę mała ta płyta. No może mała jest. Nie musieliśmy się jakoś zbytnio kosztować, wpadać w koszta, żeby nie wiadomo jak dużej tej płyty robić. Ale druga sytuacja jest taka, że no ładowarka jest, to się po prostu
odwali, przewiezie gdzie trzeba. Powiem wam, że na tą chwilę trwają prace podczas zalewania kanałów, z których braliśmy obornik od krów. I teraz po prostu wszystko będzie brane oczywiście, ładowarką. Już nic nie będzie brane widełkami. Ale co wam jeszcze mogę właśnie powiedzieć, że postaram się jako następny vlog nagrać, żebyście już mniej więcej wiedzieli, gdyby to kogoś interesowało, trochę przybydlę. Więc gdyby ktoś chciał zobaczyć już dalej trochę oborę, bydło, to oczywiście zapraszam na kolejnego vloga. Przedstawię wam, pokażę wszystko, co zrobiliśmy, jak to wygląda. Podnosić. Dlatego trzeba wysuw trochę wsunąć teleskopa. Widzicie, tak to wygląda. Zostało podgarnięte. No i dalej można mini ładowarką, bobcatem brać i podwalać. Znaczy dokładać tego obornika. Jeszcze tutaj wejdzie tego obornika, wejdzie. Będzie jeszcze można dalej brać i go do góry dawać. Ten obornik będzie stąd wybrany, tylko nie wiem, bo kolega jeszcze będzie brał od nas obornik, z tego co wiem. Nie wiem, czy weźmie sobie to, będziemy mu to ładować raczej, czy weźmie sobie z tego obornika, co tutaj jest. A ja co, raczej będę się już z wami żegnał, to chyba byłoby na tyle w tym takim vlogu krótkim, nie krótkim, nie wiem. Trzeba zobaczyć, jak tam. Dobra. Nóż mam, żeby kurde nie zgubić, bo jakbym zgubił, to bym miał trochę przerąbane, dlatego sprawdzam w takim krótkim, jak krótkim vlogu. No i co? Umyję raczej łyżkę i będę woził kiszonkę łyżką, ładowarką. Bo trzeba ponawozić pod oborę i pod stodołę, dlatego też będę się już żegnał, no bo robi się już wieczór, koło godziny 18 już będzie. No i zanim umyję łyżkę, naleję jeszcze do niej wody, bo mama chciała, żeby ogródek podlać, no to jeszcze mi trochę zejdzie. A ja co, żegnam się z wami i do następnego vloga. Mam nadzieję, że będziecie oglądać. No to co, trzymajcie się, cześć. I do następnego. Ja sobie tu jeszcze kilka fotek strzelę na miniaturkę. Także na razie.